Hej, cześć, witajcie, z tej strony GilladHiss, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox. Moi drodzy, dzisiaj jak widzicie, moje nóżki są ultra chude, ultra malutkie. Idziemy oczywiście zbierać energię, bo chcemy dzisiaj być totalnym siłaczem i kozakiem. Jeśli chodzi oczywiście o nasze nogi, musimy je wyrobić, więc proszę bardzo, mamy drugi poziom i jesteśmy w stanie biegać troszeczkę szybciej. Mamy 27, 28 energii, 29. Ze mną jest tylko jedna osoba na serwerze, która posiada 160. Jak widzicie, byliśmy w stanie tutaj leciutko przyspieszyć. Ja jeszcze nie wiem, z czym wszystkim to się je. Wow, byłem w stanie tutaj jakoś przyspieszyć dzięki temu. Nice, kozak. Bardzo ładnie. Czy to, aha, gra już każe mi wracać, tak? Czy jak zjadam coś takiego, to jest dobrze? Czy to jest źle? A nie mogę. Skup, kup peta za 30. Pff, dobra, bardzo chętnie. I sobie, a nie, w tą stronę było przyspieszenie. Trudno, nie ma żadnego problemiku. Pozbieramy sobie energię. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko działa tutaj. Więc wchodzimy, bardzo ładne wafelki z was. Pięknie tańczycie. Za 30. Dobra, jest szansa na legendarnego, na którego nie sądzę, że trafi, ale nie oszukujmy się. Plain horse, czyli dostaliśmy konika, ale zwykły, plain. 30%. W takim razie bierzemy peta. Pet daje nam exp plus 1, 0,1% szansy na kredyt, jakiegoś tam laka i energię. Aha, i od razu jest założony. Dobra, czy on gdzieś tu przy mnie łaził? Jest, dobra. Bardzo ładnie. Możesz dostawać energię z jakichś tam boostów. Dobra, no zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Mamy tutaj też jakieś tablice z wynikami. Na razie nie będę tak w stanie za bardzo nic zrobić. Siup, możemy przyspieszyć trochę i pozbierać trochę więcej tej energii. Już jesteśmy sami na serwerze. Mamy prywatną sesję rozgrywki, bardzo dobrze. A, mogę też klikać E. Aha. Ale to zużywa mi moją energię? Taką to rozumieć? Chyba tak. A, cały czas lecę teraz. Ale to z jakiegoś powodu nie dostaję nic, halo? Double jump, more faster, co? Okej, czy... Aha, czyli po prostu rozpędzam się. Poświęcam część energii, żeby się rozpędzić, rozumiem wszystko. Aha, czyli mam za małą prędkość, żeby się przebić przez coś. Też rozumiem, wszystko jasne. O, tu byłem przez moment się w stanie przebić przez tego, przez to drzewo, czyli w ten sposób. A tu się odblokowuje na poziomie 10. Który mam poziom obecnie? 4. Okej. Jakiś blender dziwny. Niech będzie, niech będzie. A tu jest więcej stref w ogóle do odblokowania. Dobra, ja wszystko rozumiem w takim razie. Dobra, to teraz przyspieszamy, przywalamy i rozwalamy ten krzak. A, i dostaliśmy plus 2 expa i energię do tego. Dobra, ile mamy energii? 26? Czy ja naprawdę cały czas zużywam tą energię? Cały czas zużywam tą energię. Do biegania, tak mi się wydaje. Albo... Nie jestem pewien. Dobra, na razie weźmiemy sobie sklep, ponieważ chcemy na przykład mieć energię razy 2. Bo czemu nie? Możemy w końcu mieć energię razy 2. Jeśli byśmy chcieli, bardzo fajnie. Do tego kupmy sobie... Czy potrzebujemy w sumie coś więcej? Na chwilę obecną raczej nie. W pety nie potrzebuję. Możemy zrobić boostery. Energy boost. 10 minutes of double energy. A, moglibyśmy też to kupić po prostu. No, niech będzie. I jeszcze jest Energy Pack. 500, 1500 albo 5000 energii. Dobra, niech będzie 5000 energii, poproszę. Dostanę? Dostałem. Mam 10000, a bo dostałem razy 2, tak? Ale tu mam dalej 30. Chyba, nie, to jest prędkość moja. Nie, na dole jest moja prędkość. Dobra, a jak się przechodzi do kolejnej strefy? Tam jest przejście do kolejnej strefy? Mam 5 poziom dopiero. Ale widzę, że oni też mają 39 poziom i 60 energii, więc to nie zmienia chyba nic. A, rozwal mnie. Dobra, byłem w stanie to rozwalić, tylko trzeba było jakoś tam... Co to były za jakieś dziwne dźwięki? Plus 6 energii. Dobrze, bardzo ładnie, więc lecimy na kolejne strefy. Robimy nasze nogi, wspaniałe, muszą być najlepsze, jak takie grube jak pierogi. Nie, tu nie zaskakujemy. Tu ewidentnie nie zaskakujemy. Boom. Nie, tu jeszcze nie jestem w stanie. A, jestem w stanie. Dobra, plus 40 energii, proszę bardzo, cyk, cyk. Dobra, nie wiem czemu, ale mam jakiś limit na dole. Chyba mogę mieć maksymalnie 42 energii. To jest chyba przypisane do mojego poziomu. Tutaj mogę 10 zbierać. Bardzo spoko. Two muscle beach. Convert energy... Aha. Aha, mogę konwertować. 110. I to mi zabiera moją energię, ale daje mi expa. Aha, ja mam 7 poziom, level up. Czy potrzebuję jakichś poziomów, żeby w ogóle się dostać gdzieś dalej? To jest moje pytanie. Bo jakby ja biegam w chwili obecnej, nogi dalej nie są jakoś mocno wyćwiczone, szczerze mówiąc. Ale no, jesteśmy w stanie tutaj cokolwiek robić na razie.
Proszę bardzo, ósmy poziom. Dalej ósmy, jeszcze raz, i jeszcze raz będzie. I jest dziewiąty. Dobra, już. Chcę skończyć. Aha, i to mi zwiększa ilość energii, którą jestem w stanie wykorzystać, żeby się przebić. Tu muscle beat. Dalej tu slow. Dobra, musimy poćwiczyć. Musimy ewidentnie poćwiczyć. Czyli gra jest w stanie mi dać... Aha, 60 maksymalnie energii. No, aha, czyli tu zbieram ogólnie, a na dole mam... Ile mam osiągnięte, tak mam to rozumieć? 60 coś, czyli z każdym poziomem odblokowuję większą ilość energii, którą mogę mieć, żeby przejść dalej. Tu jestem w stanie to niby rozwalić, ale nie jestem w stanie tego rozwalić. Nie wiem, czy niektóre elementy rzeczywiście tak muszę... Jakby, na pewno muszę nazbierać sobie tej energii, żeby móc ją w ogóle wykorzystać. Ale na niektóre rzeczy, na przykład... O, tu mam wystarczająco, 40. Ale to było 2 expa! 83 expa. To się nie opłaca totalnie. W ten sposób się nie opłaca. Bardziej opłaca się pójść tutaj. I tak naprawdę nie musimy za bardzo nic robić i za każdym razem dostajemy 100 coś expa. Więc musimy mieć pewnie z 12, 13 poziom, żeby móc w ogóle przejść przez to, żeby się przez to przebić w ogóle, żeby pójść na kolejną strefę. O, proszę bardzo. Trochę urosłem, że tak powiem. Co to jest? A to jest mój pet! Właśnie, bo ja mogę tu jeszcze te pety kupować. Gdzie tu są w ogóle kolejne... Jest to jakaś kolejna strefa z petami? Może ta strefa wygląda kozacko w ogóle. Jest ogromna. Świat drugi. Spróbujmy wbić 12 poziom i spróbujmy się rozpędzić na tyle, żeby móc się oczywiście tam dostać. Czyli ta ogólna energia nie jest na tyle ważna. Ważny jest nasz poziom, bo wtedy zwiększamy jakby swoją maksymalną ilość energii. Dobra, to mi się wydaje całkiem okej. A jeszcze raz. Dobra. Spadamy stąd w takim razie. O, slowpoke. Proszę bardzo. O, tamten jak zasuwał. Nice, to ile teraz mogę mieć maksymalnie? Przyspieszmy, 90 coś mogę mieć maksymalnie. To wydaje mi się już jest całkiem niezły wynik, bo teraz bez jakiegoś większego przyspieszania jestem w stanie przebijać niektóre ścianki. Proszę bardzo, cyk, cyk, cyk. I po zebraniu tych kilku powinienem być w stanie się przez to przebić. No nie jestem tu slow, było idealnie, o, come on. Było idealnie, dobra, muszę się bardziej rozpędzić. Niech będzie. Ktoś tu jest, widzę, na 39 w chwili obecnej. Mogę za 10 zebrać, ale nie jestem w stanie aż tak skakać. Czyli niektórzy są w stanie skakać naprawdę potężne wartości, jakby nie patrzeć. Cyk, 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 cyk. Tutaj to możemy zebrać, bardzo ładnie. Wrócimy sobie teraz na ten tor. Mamy 98. Nasza prędkość mówi nam całkiem sporo. Teraz pytanie, co gra będzie w stanie z tym zrobić? Czy będziemy w stanie się na tyle rozpędzić? Jest! Przebiłem się! Dobra, jakimś cudem się przebiłem. Czasami nie łapię tego, ale się przebiłem. Byłem w stanie przynajmniej. Czy to są pety kolejne? Witam. O! Idealnie, kolejne pety. Za 5000! Dobra, to bierzemy peta. Zobaczmy, co nam ten pet tutaj pomoże i zrobi. Common Milky. Common Milky, czyli zwykły, taki najnudniejszy pet. Niech będzie. On daje nam już expa razy... Expa 25 czy razy 25? Bo to nie jest jako razy, tylko plus exp 25. Niech będzie jakiś tam kryt, lak i energia. Niech będzie. W takim razie musimy sobie dokupić trochę energii. Jeśli chcemy tutaj cokolwiek oczywiście zdziałać, tak mi się przynajmniej wydaje, powinniśmy dostać 10 tysięcy. I mamy 20 tysięcy w tym momencie? Może przez peta? Nie jestem w stanie stwierdzić. Otwórzmy dwa pety jeszcze, żeby mieć oczywiście 3 pety, żeby mieć jakieś tam w miarę dobre. Common ice cream. Niech będzie common ice cream. To też średnio, raczej nic dobrego. I common ice cream. Dobrze, wykorzystajmy sobie pety. Tego zdejmijmy. Bo ten da mi tyle samo, czyli 30. A, już razy 30, dobra. Niech będzie, mamy 10 tysięcy. Powinniśmy też tutaj, myślę, znaleźć. O, proszę bardzo, jak się. O, jak się teraz rozpędziłem. Nice. A co tu jest? Witam serdecznie. Co to są kolejne pety? O, są kolejne. Za 15 tysięcy. Okej. Okay. Chwila, to czy jak teraz wejdę do sklepu i kupię tą paczkę 5000, dostanę jeszcze więcej? Mamy 11. 46. To jest zepsute. To jest zepsute. To jest naprawdę zepsute. Bo to mnoży mi dzięki moimi pytami. Rare goldfish? Rare goldfish 12%? Nice. Razy 60. O kurde, dobra, to ja zakładam ją w takim razie. Poproszę. Idziemy się rozpędzić minimalnie. Pyk, pyk, tu nie ma nic do zebrania, więc nawet nie będę tu leciał. Te były te mniejsze, nie? Nie, plus 40?
A ten mają ile? Plus 50, dobra, to biorę. A, bo ja dostaję tyle energii przez to, że taki obecnie jestem, dobra. To teraz tak, czy jest tu gdzieś strefa, gdzie jestem w stanie dobiec? Tu jestem strasznie powolny, jak na to wszystko. Wow, ja tu prawie nic nie robię. 180 tego, żeby przejść. Żeby się przedostać dalej. A, tu jest energia oczywiście, proszę bardzo. Kosztuje 187 energii w chwili obecnej. Ale dostaję już... 16, 17. No, powoli wbijam te poziomy, nie oszukujmy się, więc spróbuję wbić pewnie maksymalny z tej energii, którą mam i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie się przez to przebić. Dobra, kończymy to. W sumie to nie wiem, czy jeszcze raz byłem w stanie zrobić. 28 poziom tak naprawdę wbiliśmy. Powiem wam, że mam już całkiem niezłe nogi, jeśli chodzi oczywiście o to, więc całkiem w stanie jestem sobie poradzić. Teraz możemy zbierać oczywiście naszą energię, potrzebujemy 180 prędkości, żeby się tam dostać. Oczywiście tych MPH na godzinę, czyli miles per hour, czyli mil na godzinę po prostu. Potrzebujemy 180. Ja mam w chwili obecnej 108, 109. W buście mam tyle. W buście mam wystarczająco. Dobra, zbierajmy w takim razie. O kurde, jestem chyba w stanie to zrobić. Zobaczmy, czy rzeczywiście jestem, czy nie jestem w stanie tego zrobić. Więc uwaga, przebijamy się. O, byłem w stanie, czy nie byłem w stanie? Ja się chyba zblokowałem. Wydaje mi się, że muszę szybciej. Że muszę szybciej to odpalić, a nie pod samym końcem. Dobra, ale powinno nam się udać. Tylko uzbierać na razie energię, żeby ten pasek cały się załadował rozpędzenia. Proszę bardzo, lecimy, lecimy, lecimy. Już bardzo ładny trail za mną się robi. Piękny, już połóweczka. Cyk, przyspieszenie małe, dziękuję. Mamy już 115. Jak jest 115, to powinniśmy być w stanie... Czy ja mogę... A, mogę po prostu to rozbijać. 200 coś expa dostałem teraz. W ten sposób całkiem nieźle, dobra. Możemy tego loda rozwalić, możemy to drzewo rozwalić, to. Bardzo ładnie. 119, dobra. To jestem w stanie to zrobić, tylko muszę się rozpędzić tuż przed, na przykład jeszcze to zbierając. Jest! Przybiliśmy się! Ho, ho, ho! Jeszcze taki ten się pojawia. O kurde, nice. Jesteśmy w stanie teraz przebijać się przez jakieś kaktusy, drzewa, inne rzeczy. O kurde, i tak naprawdę robić expa za darmo. Bo... ile dostajemy? No, bardzo niewiele, szczerze mówiąc, bardzo niewiele dostajemy. Moglibyśmy też sobie oczywiście pozbierać... A, na górze teraz zbieramy tą energię. Teraz jak się zbiera większe ilości, to się to widzi przynajmniej. Więc już wiecie przynajmniej, co się z czym je. Ja postaram się teraz dostać właśnie, tu jest petownia. 35 tysięcy. Dobra, więc spróbujmy kupić, uwaga, kupujemy tą, kupujemy nie, kupujemy 5 tysięcy, ale ile dostanę tysięcy? Wydaje mi się, że zdecydowanie więcej. W okolicy 100 będziemy mieli? No nie, przegiąłem, 56. Ale możemy otworzyć tutaj tego peta jednego, który za 35 tysięcy powinien dać nam naprawdę sporo. Common Scorpion, proszę bardzo, jest skorpionik. Pety, skorpion daje razy 50? Energię daje, nie, też. Mogę go sprzedać? Sprzedaję go. Tego za 10, tego za 3000. Dobra, spoko. Na razie nie jest źle. Zobaczmy, jak z kwestią przebicia się oczywiście dalej. Bo gdzieś to również będzie tutaj pewnie zaznaczone, żeby to zrobić. Przyspieszamy sobie troszeczkę. 85. Tam jest jakaś dziwna moneta. Gdzie jest przejście do kolejnej strefy? Jeśli w ogóle jakieś istnieje jeszcze przejście do kolejnej strefy. Bo nawet nie jestem w stanie stwierdzić, czy tak rzeczywiście jest. Tu jest. 250 wymaga. Czy jak weźmiemy sobie tego boosta, to jesteśmy w stanie to zrobić? Nie, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale są chyba kolejne pety. Tak, za 50 tysięcy. Wow, dobra, czyli bardzo duże pety. Może jesteśmy w stanie przejść do kolejnej strefy, bo nie mamy, tak naprawdę przynajmniej ja nie mam pojęcia, jak wygląda kolejna strefa. Mamy 30 poziom. Obecnie drudzy na serwerze jesteśmy, więc spróbujmy sobie wskoczyć i zrobić większe nogi. Halo, mogę tu wskoczyć? Halo, bo gra się chyba zepsuła. Coś się chyba zepsuło. Mogę zrobić reset charakter? Chyba mogę. Okej, stoję dziwnie. Halo? Gro? Gra chyba nie wie, co się stało. Gra chyba totalnie nie ma pojęcia, co się odwaliło. Sklep działa, pety działają, tylko moja postać nie działa. Więc restart. Niestety, okazuje się, że po restarcie zaczynamy na samym początku, więc nie jest zbyt ciekawie, szczerze mówiąc, bo znowu pewnie musimy się przebić przez wszystkie strefy, w których byliśmy. Chyba, że będą już otwarte? Chyba nie. Nie, nie będą otwarte. Więc musimy znowu się przez nie przebijać. Co prawda teraz nie powinno być tu żadnego większego problemu.
Dobra, jest kolejna strefa. Teraz ta trzecia strefa, przez którą przebijaliśmy się w sumie przed chwilą. Dobra, tu już jest ładne rozpędzenie. O kurde, jakie tempo! Nice, zbieramy wszystko, cyk. Cyk i co najmniej 180, ale się przebiliśmy bez żadnego problemu. Teraz tu mieliśmy jeszcze testować. Cyk i proszę bardzo, czyli jak będziemy mieli jeszcze trochę prędkości, to będziemy w stanie generować, o, właśnie taki promień do biegania. Bardzo fajne, bardzo fajne. Spróbujmy teraz dobiec tam na koniec i wskoczyć oczywiście na tą wspaniałą tutaj miaryczkę. Póki co jak się boostujemy, jesteśmy w stanie osiągnąć tam jakieś 230, czyli niewiele szczerze mówiąc. Dobra, biegamy. Hop. Dobra, jest. I zbieramy expa. Potrzebujemy sporo expa, więc spróbujmy wbić kilka poziomów. Myślę, że z 2-3 powinny wystarczyć, ale bardzo mało dostajemy. Dobra, praktycznie mamy, jest 32 poziom, więc zeskakujemy stąd. Jesteśmy strasznie powolni, ale mamy już giganogi.pl, gigastopy. Dobra, nie jestem w stanie na razie przyspieszyć. Spróbujmy, o, lekko się rozpędzić, bardzo ładnie. I teraz zebrać kilka oczywiście punkcików, które są w stanie nas lekko przyspieszyć. Bardzo fajnie. Tu jestem za wolny, żeby to rozwalać. Zdaję sobie z tego sprawę, ale tu mamy kolejne. Cyk, cyk, cyk. Teraz jesteśmy w stanie się rozpędzić do ilu? Do 190 jakoś? Żeby to cały czas utrzymać? Chyba niespecjalnie. Jak zbieramy, tutaj jesteśmy w stanie sporo zrobić, ale dalej nie jakoś wybitnie dużo. Wydaje mi się, że ten 20 któryś poziom będzie prawie nieosiągalny, w sensie 32 poziom nie będzie osiągalny dla nas, jeśli chodzi o przebicie się przez tą barierę. Bo jestem w stanie tam dalej te w okolicy 230 wygenerować. O, przebiliśmy się jakoś jednak minimalnie, dobra. Proszę bardzo, tego się nie spodziewałem, bardzo przyjemnie. Więc jest to chyba ostatnia kraina, jeśli chodzi o to, na chwilę obecną, do odblokowania. Bo nie widzę tu żadnych innych opcji. Możemy tu biegać, widzę w kółeczko. Po ile dostajemy tutaj energii w ogóle? 64. Czyli musiałbym teraz kupić zdecydowanie lepsze pety, żeby móc cokolwiek więcej tutaj zrobić. Za ileś tam tysięcy pewnie. Pomijając, że od dwóch krain w ogóle nie kupiłem. Czy to jest jeszcze kolejna? Nie, to nie jest żadna kolejna strefa. Czyli biegam dalej po prostu. Tu jest jakaś kolejna strefa. Okej, okay. Co tu się dzieje? Co to za miejsce? To chyba już jest koniec, chyba koniec końców. Tu jest jakiś budynek, kościarnia. Nie mam pojęcia tak naprawdę, co tam miałoby być. Ale no, tutaj możemy już zrobić całkiem sporo. Nie widziałem jeszcze opcji kupowania jajek, ale tu jest jeszcze... A, jest jeszcze opcja 400. I idziemy chyba do nieba w tym momencie wtedy. Chyba nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tym bardziej, że rozpędziliśmy się tam do 250 w chwili obecnej. Więc trzeba byłoby mocno zainwestować w pety, trzeba byłoby mocno zainwestować w inne rzeczy. Ale do tej strefy widzicie, że można się na spokojnie dostać. I oczywiście pozbierać sobie energię, a pety się z czasem po prostu opłacają. I mnożą się również z kupowaniem z kupowaniem tam za Robuxy. Więc myślę, że spoko, tylko teraz bardzo, bardzo dużo siedzenia i farmienia oczywiście samego expa i farmienia samej energii. Póki co, ja dziękuję wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji tego kanału, jeśli odcinek wam się oczywiście podobał. To jest w ogóle too slow, totalnie nie mogę nic z tym zrobić. Więc zapraszam do subskrypcji, zapraszam do oglądania pozostałych odcinków, a jeśli nie widzieliście poprzednich, to zapraszam oczywiście do ich nadrobienia. Póki co, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia.